Siemaneczko, z tej strony Arbuzik, a w dzisiejszym materiale opowiemy sobie trochę o BD-1, czyli przyjacielu Cala Kestisa z gry Jedi Upadły Zakon. Przepraszam, że na przykład mam taką grypę, ale po prostu mnie coś dusi w gardle, jakbym źle mówił. Więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A, jeszcze przed materiałem chciałbym bardzo Cię poprosić o zostawienie subskrypcji oraz łapeczki w górę na kanale, po prostu, żebym robił tutaj więcej takich materiałów. Ja już nie przedłużam, przechodzimy do oglądania. Każdy chyba pamięta, jeżeli grał w tą grę, którym główną postacią był Cal Kestis, młody padawan, który zaprzyjaźnił się z małym robotem, czyli BD-1. BD-1 spotkał Cala na planecie Bogano. Był on droidem mistrza. Nie pamiętam, jak on się nazywał, możecie pisać w komentarzu, ale był on droidem mistrza. Wtedy on miał wszystkie informacje, jakie ten mistrz chciał przekazać, którzy chcieli odbudować upadły zakon. Powiedział, że na pewno ktoś kiedyś będzie próbował odbudować upadły zakon. I w tym droidzie właśnie były to wszystkie informacje zapisane i nie rozumiem tylko dlaczego Cal od razu nie mógł go na przykład jakoś przeprogramować lub obojętnie co, żeby od razu zdradzili mu po prostu, gdzie jest ten holokron i czy naprawdę go Imperium wzięło, czy nie. Także lecimy dalej. Naprawdę dzisiaj przepraszam Was, że taki krótki filmik, ale naprawdę gdzieś się spieszę i zrobiłem go po prostu tak na szybko. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał, bo teraz dodałem wideo, a nie tylko zdjęcia, które się nie ruszają. Jeżeli Wam się spodobał film, nie zapomnijcie o zostawieniu subika oraz łapeczki w górę tam na dole, żebym robił po prostu więcej takich materiałów. A, i piszcie jeszcze w komentarzach, co byście chcieli, żebym jeszcze właśnie tak, co dalej, bo był już Cal, teraz BD-1, piszcie co dalej, Trilla lub inni, może Sir, albo inni, a ja się z Wami żegnam, siema!